Tu Najpolskie Radio Prawdy. Tu Najpolskie Radio Prawdy. Jeszcze się bronimy, jeszcze nadajemy. I oto kolejny oficerowie prawdy. Pojawił się nowy. W stopniu podporucznika oficer prawdy Maciej Zemła strzela z okopu w polityce PL tak. Nie chcę waszego pisowskiego węgla, zdaje się mówić prezydent Trzaskowski. Zmarznięci warszawiacy, kto by się nimi przejmował? I dalej Zemła tak. Wydawało się, że władzom samorządowym powinno zależeć, by ich mieszkańcy nie marznili i mówią. Zresztą tu nie mam miejsca na chęci. To ich ustawowy obowiązek. Tych zasad zdaje się nie rozumieć Rafał Trzaskowski. Jak to wygląda w praktyce? Otóż w momencie, gdy w całej Polsce występują problemy z węglem, rząd zwraca się do samorządów z ofertą współpracy. Do akcji zgłasza się m.in. podwarszawski odpor, ale już odpowiedź ze strony stolicy to kategoryczna odmowa. Prezydent Trzaskowski za pośrednictwem mediów społecznościowych oznajmił, że wyklucza współpracę tu z przegniłymi służbami PiS. Czyli obiektywny problem niedogrzanych domów warszawiaków jest z góry przekreślany, bo rozwiązanie proponują rządzący. Drugi argument, nie wiem czy nie gorszy, strzela Zemła. To bowiem strach, że współpraca rządu z samorządem mogłaby uderzyć wizerunkowo w opozycję. Prezydent Trzaskowski wprost pisze do rządzących, że nie zamierza uczestniczyć w przedsięwzięciu, którego jedynym celem jest propagandowe przerzucanie winy za problemy, które sami stworzyliście. I dalej Maciej Zemła tak. Postawa prezydenta Trzaskowskiego wydaje się niezrozumiała dla każdego, kto politykę samorządową traktuje jako służbę mieszkańcom. Zwłaszcza, że kwestie związane z ciepłem, czy szerzej z energetyką, wyraźnie nie leżą włodarzowi stolicy. Ten, kto dłużej mieszka w Warszawie, ten wie, że wystarczy drobny przymrozek, by popękane rury spowodowały istny armagedon. Cierpią ludzie w zimnych blokach i kierowcy, którzy nawet bez tych atrakcji nie mają w stolicy łatwego życia. I kończy swój morderczy strzał Maciej Zemła tak. Problemów w zarządzaniu Warszawą jest cała masa. To, co się powtarza, to przyczyny tych problemów. Brak niezbędnych kompetencji i wrodzona niechęć do współpracy z partią rządzącą. Tyle podporucznik Maciej Zemła, ale przecież w tej samej sprawie strzela generał prawdy Michał Karnowski. I też strzela z okopu w polityce.pl. Czytam więc, strzelam. Demokratyczni samorządowcy rączek węglem nie ubrudzą? Może trzeba ich czasowo zmienić na takich, którzy Polakom chcą pomóc. I dalej generał Michał Karnowski tak. Nie możemy przyjąć tezy, że cała odpowiedzialność za walkę z rozmaitymi kosztami wojny, od problemów z energią po rosnące ceny, to wyłączna odpowiedzialność polskiego rządu. Reszta zaś ma prawo stać sobie z boku i wesoło kibicować. Ten zrecenzuje, tamten doradzi, inny zaś pan prezydent wielkiego miasta sypnie piachem w oczy i kij włoży w szprychy. Kolejny będzie się zajmował rozważaniem, jak urwać łeb ministrowi. Tę tezę wszyscy musimy odrzucić. Mamy wojnę. Sytuacja jest ekstremalnie trudna. Wymaga społecznej solidarności. Kto się od niej uchyla, de facto staje po stronie Putina i jego żołdaków. Kto nie pomaga nieść wspólnie kosztów tej wojny, a to są koszty tej wojny, staje ramię w ramię z panem Braunem, choćby owijał się błękitnymi fragami, odmawiając elementarnej solidarności rządowi i Polakom, idzie pod rękę z Putinem, choćby uważał, że z nim walczy. Ten egoizm polityczny jest dziś dla państwa polskiego i każdego z nas dużym niebezpieczeństwem. Jest też zdradą walczącego sąsiada, jest podmywaniem polskiego wysiłku, by zatrzymać tyranię. I dalej generał Karnowski tak. Władza lokalna nie może być
A tak ją niektórzy widzą. Wyłącznie przywilejem i przyjemnością. Politykowaniem, łażeniem po studiach telewizyjnych, wiecowaniem, kampusowaniem, braniem kasy od niemieckich fundacji. Przed nami ciężkie wyzwania zimowe. Obok wojna z niewiadomymi scenariuszami. Na świecie majaczy potężny kryzys gospodarczy, a nasi demokratyczni samorządowcy brzydzą się ubrudzić rączki węglem. Skoro tak, to być może należy ich czasowo zmienić na ludzi, którym dostarczenie węgla ludziom, których dostarczenie węgla ludziom nie śmieszy, ale leży na sercu, którzy Polakom chcą w tym ekstremalnie trudnym czasie pomóc, a nie zbijać cynicznie polityczne punkty. Tyle strzał generała Karnowskiego, ale i generałowa prawdy Marzena Nykiel. Choć w innej potyczce też strzela. A więc generałowa Marzena Nykiel strzela tak z okopów polityce.pl. Dość tych fałszywych ubolewań. Czas zapłacić za zbrodnie. Bezczelna odpowiedź Baerbock nie zatrzyma walki o reparacje. Annalena Baerbock odcina się od wojennych reparacji dla Polski, twierdząc, że sprawa została już zamknięta, a niemiecki senator w jej obecności dziękuje Rosji za uzyskanie i pomoc w zjednoczeniu Niemiec. Wszystko to podczas jednej wizyty niemieckiej szefowej MSZ w Polsce. Od kwintesencja pogardy i znak, że na walkę o reparacje trzeba rzucić wszystkie siły. I dalej Nykiel tak. Niemcy włożyły mnóstwo wysiłków w opętanie świata własną narracją historyczną. Wydały też mnóstwo pieniędzy na kupienie sobie świętego spokoju i glejtu rozgrzeszającego zbrodnie. Płaciły za to słono Izraelowi. W ich rachunkach nigdy nie uwzględniły Polski, która poniosła największe straty na wszystkich możliwych polach. I kończy swój morderczy strzał Marzena Nykiel tak. Na szczęście polski rząd nie ulega tym manipulacjom. Stawia kolejne kroki w walce o prawdę i żąda zadośćuczynienia. Reparacje podlegają waloryzacji i na dzisiaj jest to już grubo ponad 7 bilionów złotych. Biorąc pod uwagę inflację, ta kwota będzie dramatycznie rosła, powiedział dziś Arkadiusz Mularczyk. I świetnie. Konsekwencja najważniejsza. Ale teraz czas na niezmordowanego kapitana prawdy, Jakuba Maciejewskiego, który z rozbudowanego okopu polityce.pl wychyla się ze swoim karabinem maszynowym i strzela tak. Polskę trzeba budować bez zreformowanego sądownictwa, z ćwierć inteligencją w mainstreamie i ojkofobami w kulturze. Sąd orzekł jasno. Głowę RP można wyzywać urągającymi nawet dla przypadkowego przechodnia słowami. Znaczy, jak nazwiesz tak kogoś na ulicy, to dostaniesz w mordę. Jak publicznie określisz tak prezydenta, to sąd cię jeszcze pocałuje w brudną piętę z wdzięczności za obronę demokracji i praworządności. Patologia? Mało powiedziane. I dalej kapitan Maciejewski tak. Oto żyjemy sobie w kraju, spisującym się na medal w zakresie bezpieczeństwa i odporności na hybrydowe działania rosyjskiego świata. Ale mamy sądy eksportowane rodem z Republik Bananowych. Profesurę, która nagłówki z Czerskiej powtarza jako prawdy objawione. I naukowe odkrycia oraz twórców kultury, którzy sloganami poprawności politycznej udają artystyczną kreatywność. To jest ta państwowa asymetria. Bezpieczeństwo, projekty państwowe, czy polityka historyczna w pojmowaniu maksymalistycznym, jak w lokalnym mocarstwie. A trzecia władza, dyplomacja, inteligencja, celebrycka bohema jak w Zimbabwe. Trudno, tak kończy swój strzał Maciejewski, trudno realizować dalekosiężne plany państwowe, gdy ma się takie ogólnowspólnotowe kalectwo. I czas na kolejny strzał. Niezmordowany. Witold Gadowski, stopień nieznany. Wiadomo, że jest oficerem prawdy, ale jako, że jest oficerem wywiadu, jego stopień nie został ujawniony. Strzela z okopu niezależna.pl tak.
Zbierzmy się do kupy, kupy nikt nie ruszy. Jeśli zero doda się do zera i pomnoży przez zero, to nadal pozostaje. O tej prostej prawdzie ciągle zdają się zapominać politycy, którzy od kilku lat boleśnie cierpią na syndrom odstawienia i zamiast przemyśleć źródła swoich klęsk, ciągle powracają do starego schematu, który kiedyś w Polsce z powodzeniem zastosowały postkomunistyczne służby specjalne. I dalej oficer Gadowski tak. Manipulacyjne elity po czasach PRL-u zastosowały ten manewr choćby przy tworzeniu listy Solidarności w pierwszych wyborach po okrągłym stole. Poparcia udzielał wtedy noszony na ramionach Lech Wałęsa, o którym niewielu wówczas wiedziało, że od czasów strajków na ramionach nosili go SBC. Sumowanie głośnego poparcia dawało efekt wiele razy i elity powtarzają go, ile tylko wlezie do dziś. Jednak publiczność staje się coraz bardziej grymaśna i okazuje się, że samo nagromadzenie autorytetów coraz słabiej działa jako motyw werbunkowy. Coraz mocniej za to trąci niezamierzonym kabaretem. I dalej oficer Gadowski tak. Kogóż to na tym spędzie nie było? Jeśli ktoś z Państwa szanownych uważa, że kiedy Komorowski z Kwaśniewskim list napiszą, gdy Czarzasty z Tygryskiem Kamyszkiem obok nich przysiądną i doprawimy to jeszcze Gowinem, przytaszczymy Tuska, Hołownię, wedle fantazji podlać taki sos można rozmaitymi jeszcze Zandbergami, Szczukami, na przykład panią Tokarczuk. Wszak współczesna nagroda leninowska nie powinna się marnować i obracać pajęczyną. I dodać do tego jeszcze monodram w wykonaniu na przykład pani Jandy, że to wystarczy, aby zmontować polityczną siłę polityczną, która w Polsce może teraz przewracać trony. To ja, Gadowski, staję naprzeciw i o zakład idę, że to się już nie uda. Spoglądając nawet wyrozumiale na drzemiących Czarzastego, Kwaśniewskiego, Komorowskiego, Gowina, można jedynie zbadać im poziom cukru we krwi, a nie wieszczyć polityczną ofensywę. I kończy swój strzał Gadowski tak. Panowie spotkali się i łączy ich tylko jedno. Nienawiść wobec PiS i nic więcej. O żadnym wspólnym programie nie ma w ich przypadku nawet mowy. Zamiast programu usłyszeliśmy jedynie rytualne pochukiwania i zapewnienia, że taka drużyna jest gotowa przejąć po Kaczyński władzę i solidnie zemścić się na aktualnie rządzących. Co ciekawe, to ten zestaw twarzy posadzony razem sprawia wrażenie całkowicie zwiędłej sałaty. To tyle słów prawdy. Wszystkie wydrukowane czarno na białym. To jest Reset Obywatelski.